Przystanek Śniadanie to niezwykłe miejsce w samym sercu Katowic, pomiędzy skrzydłami Powstań Śląskich a Rondem. Nowatorski pomysł na spędzenie niedzielnych poranków pomiędzy 9 rano a 14 po południu. Na świeżym powietrzu, przy dobrym śniadanku, w towarzystwie ciekawych ludzi. Odwiedzamy przystanek Śniadanie i artystów, którzy w nim uczestniczą. Co przygotowaliście dla najmłodszych dzisiaj? Witam serdecznie, ja nazywam się Mateusz Trębaczewski. Przygotowaliśmy spektakl Mały Książę. Zorganizowaliśmy go dla Fundacji Dom Aniołów Stróżów, żeby dzieciom zorganizować zbiórkę na wakacje. Małego Księcia wyreżyserowała Anka Leśniak, która stworzyła Fabrykę Kultury. To jest taka fundacja, to jest taki teatr, który tworzy różne spektakle dla najmłodszych i nie tylko. I zebrała całkiem pokaźną ekipę, którą właśnie dzisiaj wykorzystała, by pomagać dzieciakom. Przystanek Śniadanie to jest cykliczne wydarzenie. Wy będziecie odwiedzać nas każdym razem, czy to jest jednorazowy event? Wie pan co, to różnie bywa. Czasem przyjeżdża ktoś, czasem przyjeżdża ktoś inny, ale zawsze tutaj coś się dzieje dla dzieciaków. Są tu różne stoiska, dzieciaki są animowane, bawimy się z nimi, pozwalamy im malować, tryskać farbą, bawimy się z nimi ciastoliną, pobudzamy ich wyobraźnię. Robimy wszystko, żeby zbudować jakiś taki magiczny świat dla dzieciaków. Czy baranki zjadają krzaki? Tak, zjadają krzaki. Baranki zjadają krzaki. To bardzo, bardzo dobrze, że baranki zjadają krzaki. Wiecie dlaczego dobrze, że baranki zjadają krzaki? Bo wokół mojej planety krążą przez cały czas nasiona baobabów. Na miejscu można zakupić produkty od producentów zdrowej żywności, domowych wypieków, smacznych warzyw i owoców, aromatycznych serów oraz pachnącego pieczywa. Wstęp jest bezpłatny, zatem nie brakuje odwiedzających. Odwiedzamy przystanek Śniadanie, a zarazem przystanek Schronisko. Czym zajmuje się fundacja? Nasza fundacja działa przy katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt i zajmujemy się zwierzętami, które tam trafiają. A skąd pomysł na to, żeby tutaj przyjechać? Zostaliśmy zaproszeni w tym roku. Co miesiąc, pierwszą niedzielę jesteśmy tutaj z naszym stoiskiem, promujemy adopcję, promujemy sterylizację. Odpowiedzialne przede wszystkim adopcje przemyślane, leczymy zwierzęta. To nie tylko schronisko, ale widzimy również kotki, pieski. Czy odwiedzając tutaj Państwa możemy zaadoptować sobie jakieś zwierzę? Tak, oczywiście możemy zaadoptować, natomiast trzeba być na to przygotowanym. Ta decyzja musi być przemyślana. Trzeba dla kotka mieć transporter, dla pieska smycz, obroże, no jakąś wyprawkę w domu. Nie może to być tak, że ktoś sobie przychodzi, o jest fajny kotek, biorę na rączki i jadę do domu. No właśnie, wakacje to taki smutny okres dla zwierząt. Wiele zostaje porzuconych, zostawionych. No niestety, ludzie wyjeżdżają na wakacje, nie mają co zrobić ze zwierzęciem, nie przemyśleli tego wcześniej. Zwierzę bywa po prostu wyrzucane. Pół biedy jak trafia do schroniska. No, gorzej jest jak dzieje się to na przykład na autostradzie, bądź pies jest przywiązywany do drzewa w lesie. A teraz zauważacie taką tendencję wzrostową? Niestety. Przy czym jest mało adopcji, ponieważ ludzie właśnie ze względu na wyjazd nie decydują się na zabranie zwierzęcia. No i po prostu no, adopcje stoją latem. Niestety te zwierzęta przybywają w większych ilościach, a w mniejszych, że tak powiem, są wydawane. Można zasiąść przy dużym stole, wypić poranną kawę, poczytać gazetę lub doświadczyć kultury na bezpłatnych warsztatach, na przykład ceramiki, jogi lub na poranku z książką.